czym tkwi piękno sportu. Nieprzewidywalności, niespodziankach, walce, a jedną z najlepszych odpowiedzi poznaliśmy w minioną niedzielę. Przed startem finałowej rywalizacji faworyt był jeden. W końcu grupa Azoty Zaksa dominowała w kraju i Europie. Zawsze gdzieś o tym Jastrzębskim Węglu mówi się, że jest pretendentem do grania o te medale, ale nigdy tak naprawdę nie traktuje się go tak, aż tak poważnie jak inne zespoły, jak Zaksa, jak Resowia, jak Skra. Ja bym chciał, żebyśmy wreszcie tą pasę odwrócili i wreszcie złoto dla Jastrzębia zdobyli. Po 17 latach ten cel wreszcie udało się spełnić. Jastrzębski Węgiel powetował sobie te wszystkie lata w sposób najlepszy z możliwych. Przyjął. Rękę przyjął! Gladyr to kończy! Skończył Jurij Gladyr! Ależ to niesamowite rzeczy się teraz będą działy! Niesamowita historia! To jest nie do opisania i szczególnie to, że graliśmy z Zaksą. Zaksą, która zawsze była tym naszym koszmarem, zawsze nas biła, zawsze byliśmy stawiani w tego malutkiego przy wielkiej Zaksie. A dzisiaj no cieszę się, że to po prostu my byliśmy tą stroną wiodącą. I po raz kolejny to pokazaliśmy, że jako drużyna naprawdę możemy wiele. I to nie był przypadek, ten mecz w Kędzierzynie. To nie była wpadka Zaksy, tylko nasza dobra gra. Sukces wykuwał się jednak w bólach. W sezonie, który nie oszczędzał nikogo, Jastrzębianie zostali doświadczeni szczególnie dotkliwie. W listopadzie, po wykryciu 6 przypadków koronawirusa, po raz pierwszy znaleźli się na kwarantannie. Ta sytuacja zapoczątkowała serię niefortunnych zdarzeń. Licząc na powtórzenie znakomitego wyniku z poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, po raz kolejny plany pomarańczowych pokrzyżował COVID, w wyniku czego nie polecieli na turniej do Berlina. W lutym zabrakło ich także w Kazaniu. W międzyczasie nie obyło się też bez kontuzji. To był dla naszej drużyny i dla mnie prywatnie chyba najcięższy sezon, jaki w życiu miałem. I mam wrażenie, że czasami wyglądało to tak, że jak przez 4 lata nie miałem żadnych kontuzji ani problemów, to jakby w tym roku ktoś chciał to wyrównać i po prostu zabierał mi co chwilę jakieś treningi, co chwilę mecze, Puchar Polski. Sytuacji nie ułatwiało zamieszanie medialne wokół rozgrywającego i kapitana drużyny, Lukasa Kampy. Mieliśmy wiele perturbacji w tym sezonie, zaczynając od tej nieprzyjemnej sytuacji, która zdarzyła się z Lukasem, gdzieś zrzekł kapitana na moją jakby rzecz. Później te wszystkie peripetii z koronawirusem, to tylko zrobiło nas mocniejszymi, umocniło nas jako ludzi, jako sportowców. Pomimo wszystkich przeciwności losu, Jastrzębski Węgiel zakończył fazę zasadniczą na pozycji wicelidera. Zakończył ją też z nowym trenerem. Myślę, że nie możemy zapomnieć, że Luke zabudował nasza drużyna, więc on też ma swój udział. Pod koniec stycznia Luka Reynoldsa na stanowisku szkoleniowca zastąpił Andrea Gardini. Włoch został 8. trenerem na przestrzeni ostatnich 10 lat. Gardini szybko znalazł sposób na poukładanie zespołu i przygotowanie go do najważniejszej części sezonu. Wykorzystał to, o czym w kontekście Jastrzębskiego Węgla mówi się od lat. Głębia składu, szeroka ławka, można szukać wielu różnych określeń. Na pewno zespołowość. W naszym zespole, jak wiemy, mamy szeroką ławkę. Tak, trener dużo rotuje, a jakoś sobie radzimy. Zawsze ktoś dorzuca z tej ławki. Wartościowi zawodnicy, mieszanka charakterów, doświadczenia z młodością dały oczekiwany efekt. Byłeś z tymi ludźmi codziennie, na treningu przychodziłeś, widziałeś ich i tak naprawdę nie zdawałeś sobie sprawy, że to były wyjątkowe chwile, które jeszcze nigdy nie powtórzą, że z tymi ludźmi już możesz się nie spotkać nawet nigdy w życiu. Choć koniec sezonu oznacza też przetasowania w talii Jastrzębskiego Węgla, to siatkarze są zgodni co do jednego. Mam nadzieję, że to rozpocznie taką, można powiedzieć, dynastię Jastrzębia, która będzie panować w Polsce, bo zapowiada się to na pewno obiecująco. A panować będzie przynajmniej przez następne 12 miesięcy.